Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Dama 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy na stronce Gamehack, na której za granie w gry, robienie zadań dostajecie nagrody i potem wymieniacie na ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy, takie jak gry, dodatki, vouchery. Wszystko zaraz wam oczywiście tutaj pięknie pokażę. Mamy oczywiście kamienie dusz, to jest taka waluta na tej stronie, którą zbieramy właśnie poprzez robienie zadań, granie w gry i potem wymieniamy to na skrzynki lub inne rzeczy. Na przykład takie nagrody są właśnie tutaj. Mamy losowe klucze do gry, mamy też waluty do innych gier, które może tam ktoś z was gra, bo wszystko jest możliwe. Mamy też paysafe kardy, vouchery na pyszne.pl, to jest naprawdę fajna rzecz, że zbieramy sobie kamienie dusz, potem wymieniamy na przykład takie kamienie, chcemy na voucherki, zamawiamy sobie jedzonko, dziękuję serdecznie, jest coś pięknego. Do tego oczywiście też na przykład my się interesujemy bardzo dobrze symulatorami, farmingami, wpisujemy sobie taki farming, proszę bardzo, znajdujemy się tutaj bardzo ładnie i kamienie dusz za kamienie dusz, na przykład jeszcze farming 19, wiadomo, niedługo wchodzi 22, ale to jeszcze trzeba poczekać. Proszę bardzo, mamy i farminga, i z dodatkami, zbieramy kamienie dusz, cygmyk fuch, wymieniamy potem na co tylko dosłownie chcemy, czy na DLC-ki, czy na całego farminga. No, jak to się mówi, żyć i nie umierać, robicie co chcecie. Jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, takiego Eurotracka, proszę bardzo, wpisujemy. To mamy w Eurotracku, możemy wymienić sobie na Eurotracka, pojeździć w Eurotracku. Nawet mamy też DLC na malowanie świąteczne. Proszę bardzo, święta idą. Trzeba korzystać, bo takie rzeczy naprawdę są bardzo, ale to bardzo fajne. Wirtualną walutą portalu są kamienie dusz. Ja mam w tym momencie 97 i możemy oczywiście za wykonywanie zadań dostawać takie piękne kamienie, które potem wymieniamy za nagrody. Na przykład możemy dołączyć do grupy na Facebooku, za które dostaniemy 5 kamieni, za udziały w konkursie 10, za inne gry, czy to na telefon, tu też były na przykład King of Avalon, też dostajemy na przykład takie piękne kamienie dusz. Jest naprawdę dużo, dużo zadań, wiadomo, grasz w gry, robisz zadania i dostajesz kamienie dusz, które wiadomo, jak sobie wyzbierasz, potem sobie wymieniasz na co tylko sobie tu zażyczysz, jeżeli chodzi o tą stronkę. Na przykład mamy War Thunder, wygrać 5 bitew. Spoko. Chcesz sobie zagrać War Thunder, wygrać 5 bitew, cygmyk fuch, klikasz, wykonaj zadanie, przechodzi nam do strony, klikasz od razu, graj za darmo i przechodzimy, jak wykonać dane zadanie. Wygraj 5 bitew, przechodzimy do gry, przekierowuje nam, idziemy zagrać, proszę bardzo, robimy zadania i dostajemy. Ja idę teraz sobie zagrać, zrobić zadanko i zobaczymy, jak dostanę, jak wykonam zadanie, dostanę pięknie nagrodę. Zawsze marzyłem, żeby sobie postrzelać z samolotu. Przeciążenie już miałem nawet, ale gonimy gościa. Ale ładnie. Ale gonitwa. Porozstrzelają nas, ale gonitwa na pewno. Kolega chyba spadł. Bardzo dobrze. Ładne trafienie. Pięknie. Zniszczyłem samolot. Pięknie. Już mi się to podoba. O, kolejne trafienie. I trafienie krytyczne. Czuję, że zadanie będzie szybko zrobione. Samoloty zniszczone, teraz czas atakować na dół. I ziu. Nie no, tak na razie latanie samolotem jest coś pięknego. Dzięki takiej stronce nawet można poznać dość ciekawe, fajne gierki, które naprawdę dają radość z gry. Dobra, trzeba niszczyć powoli coś na ziemi. I cyk. I na milimetry. Dawaj. Pięknie. Tak.
Całkiem sporo się udało. Dobra, jedziemy tutaj. Ten się dobrze schował. Ach! Latanie na milimetry jest całkiem spoko. Tutaj są zniszczeni, więc trzeba dojechać tych. O, proszę bardzo. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No to... O jest, to chyba było dopiero na milimetry. Ale spokojnie, wracamy się. Mamy dużą szansę na zwycięstwo, więc trzeba brać się za robotę. O, jednostka zniszczona, ale ktoś mi też tutaj próbuje na ogonie zasiąść i troszeczkę mnie pomęczyć. Zaraz wygramy piątą bitewkę, proszę Państwa. Nawet już bym powiedział, że właśnie wygraliśmy. Graliśmy piątą bitwę, pięknie się grało. Teraz to zostaje taki ostrzał na koniec, ale to już jest wiadome, że no, mamy piątą zaliczoną i wygraną bitwę no, tymi pięknymi samolotami. Naprawdę fajnie mi się grało. Kiedy miło tak sobie pograć to tu, to tam w takie gierki. Oczywiście misja wykonana, pomijamy, klikamy OK. Teraz co najważniejsze, klikamy statystyki. W statystykach 5 zwycięstw, czyli mamy 5 bitew zrobionych, robimy screenshota, to najważniejsze, i lecimy na stronkę. Zrobiliśmy zadanie, no pograliśmy sobie War Thunder, wygraliśmy 5 bitew, robimy screenshota, tak jak Wam pokazywałem, statystyk, klikacie wykonaj tu, wszystko macie opisane, jak krok po kroku ogarnąć to, by zadanie wykonać dobrze. Ten oczywiście zrzut ekranu potwierdzający wykonanie zadania wrzucacie tutaj i czekacie na nagrodę Kamieni Dusz. Gdy już wrzucicie screenshota, dostaniecie komunikat, że pomyślnie wysłano zadanie do gry i oczywiście jest weryfikowane. No, mają na to 48 godzin, ale myślę, że o wiele, wiele szybciej jest możliwe, by takie zadanie zostało wykonane i zaakceptowane. Jak widzicie, kamienie dusz zdobyte, więc mamy akcept, jeżeli chodzi o zadania. Tutaj macie dzwoneczek i dzwoneczko pokazuje dokładnie, co tu się dzieje w powiadomieniach. Jak widzicie, udało się zrobić War Thundera. W międzyczasie jeszcze sobie porobiłem z innych gry, tak jak Forge of Empires, czy nawet było zadanie z Opery GX. I troszeczkę wpadło tych naszych pięknych kamieni dusz, które w końcu można zrobić to, co tygryski lubią najbardziej, czyli wejść sobie do ekwipunku i teraz oczywiście coś dla Was. Kod Mr. Adamo 15, no jak gdzie by inaczej, co nie? Wpisujemy, używamy kod. Oczywiście musicie pamiętać, że musicie mieć 200 kamieni dusz, żeby użyć mojego kodu. Klikacie, pięknie, skrzynia pojawiła się w ekwipunku i będziecie mogli sobie otwierać. Więc macie taką skrzynię Mr. Adamo 15, ale skrzynię Mr. Adamo 15 zostawimy sobie na później, bo mamy takie skrzynie jak gry na Halloween, też skarbiec Halloween, czy Halloween Candy Cheat. Czyli tu akurat mamy piękne i cudowne kamienie dusz i od tego może zacznijmy. Użyjmy sobie tej pięknej skrzynki. I dostaliśmy kamieni dusz. Liczę z 300. A 500, a tak już mówię, bo tak sobie strzeliłem, tak sobie. I prawie bym trafił, to bym był zadowolony. Oczywiście odbieramy do ekwipunku, bo nam się to przyda. 1600 już takich kamieni mamy i potem będziemy mogli wykorzystać to. Na przykład w tym momencie już chyba mam voucherek na pyszne.pl. Tak sobie w tym momencie, tak dla siebie. Ale my lecimy dalej, bo my chcemy jeszcze... A proszę bardzo, aby otworzyć skrzynię promocyjną, muszę poczekać 24 godziny, więc te trzy skrzynie promocyjne, które mamy do otworzenia, muszę co 24 godziny, więc wy to pamiętajcie i ja też będę musiał pamiętać. Ale mamy skrzynię od Mr. Adamo 15, w której też mamy jakieś ciekawe rzeczy. Mamy go symulator, ale tak szczerze fajnie zobaczyć, co mam w swojej skrzynce. Oczywiście mamy symulatory, no gdzie by inaczej, bardzo fajnie jest to zrobione, bo no jednak całe, no większość mojej kariery na YouTubie bawimy się w symulatorach, więc są symulatory, są farmingi, są oczywiście kamienie dusz i coś na Google Play. No to zobaczymy, co ja trafię w swojej skrzynce i polecam Wam, żebyście też używali mojego kodu i taką skrzyneczkę sobie dostali, a ja proszę Państwa
będę miał kamienie dusz, a tych kamieni dusz będę miał w swojej skrzynce 20. Jest to bardzo fajne, bo proszę Państwa, za darmo mieć 20 kamieni dusz, to tutaj trzeba by było zrobić całkiem parę fajnych zadanek, tych podstawowych. Oczywiście bierzemy do ekwipuneczku, cyk, myk, fuch, więc mamy wszystko zrobione. No, co za 24 godziny znów kolejną skrzynkę sobie otworzymy i będziemy mogli się bawić. Tak jak już mówię, no tutaj za te, ja mam w tym momencie 1700, za 1700 prawie kamieni dusz już jest parę ciekawych nagród do odebrania. Mogę sobie już w tym momencie wylosować parę kluczy do gier. Mogę wymienić sobie na przykład na ten voucher, tak, voucher od 1499, więc już te 5 zł voucherku będzie, więc jest naprawdę całkiem spoko, ale też jest wiele, wiele innych nagród tam, wiadomo, można szukać i bawić się co niemiara, dlatego polecam zbierać, polecam szukać i odbierać nagrodę. Wszystko, co najważniejsze, już chyba wiecie na temat strony Gamehack, więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o kodzie MrDamo15 i linku referencyjnym w opisie. Z niego możecie sobie zarejestrować się i grać, bawić się i dostawać nagrody. Oczywiście piszcie w komentarzach swoje niki, a będziecie mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest PaySafe Card o wysokości 50 zł. Myślę, że konkurs, macie na to tydzień i w przeciągu tygodnia dowiecie się, kto zwyciężył właśnie taką piękną nagrodę. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i czekajcie już na kolejne odcinki. Na razie, pa, pa.